Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi i witam was w kolejnym, trzecim już materiale z gry The Legend of Zelda The Link Between Worlds. No i ostatnio działo się to naprawdę sporo, ponieważ zamek Hyrule został, może nie wiem czy do końca opanowany, ale na pewno nie można na razie do niego wejść, co stanowi dość chyba spory problem dla mnie. Mam nadzieję, że go sobie rozwiążemy. Trzeba utłuc to miejsce, czemu nie? I teraz na mapie mam zaznaczone dwa miejsca. Jednym z nich było House of Gales i tam zamierzam się dzisiaj udać. Tylko pytanie, czy ja mam wszystko, co jest potrzebne, żeby się tam dostać. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał coś dostać od naszego kumpla. Ej, kumplu, albo nie, na razie to nawet chyba, nawet jakbym coś potrzebował, to on i tak mi tego nie da, póki się tam nie wybiorę i nie sprawdzę tego dokładnie. A czekajcie, nie, jeszcze teraz się zastanawiam, rozkminiam nad czymś bardzo ważnym, przeklęte ptaszysko. Czy żeby dostać się tam... Ej, tu jest jakiś domek. Ja sobie, wiecie, trzeba eksplorować, trzeba sprawdzać, co my tutaj ciekawego mamy. O, to jest ważny domek, patrzcie. Rozmawiamy sobie z tym kupcem i pyta się, czy chcemy kupić jakieś tutaj przedmioty. I mnie ciekawi ten przedmiot, ponieważ jest to tarcza. Tak jest, za 50 rupis. A kupię sobie. A czemu nie? Mamy naszą pierwszą tarczę. Pierwsza nasza shield. Cudownie. Najlepiej. Mamy tarczę. Kupiliśmy. I teraz na przykład w trakcie walki, patrzcie, już chodzę z tarczą i o, mogę się zasłaniać przed strzałami na przykład. Ale no na razie to się skupmy lepiej na ataku po prostu. Ledwie spadnę. No i co się dzieje? O co chodzi? O co chodzi? Co się stało? No, ale coś takiego bardziej pożytecznego mi powiesz? Czy tak raczej, aha, że jak się tutaj rozejrzę i mogę, o patrzcie, widzimy, że coś tam jest. To jest miejsce, do którego zmierzamy. Tylko że zanim tam pójdziemy, to ja chyba muszę pływać. Chyba muszę nauczyć się pływać, bo jeszcze nie potrafimy. Powiem wam, że no, jak mówię, ja gram trochę na ślepo, nawet bardzo na... Co się dzieje? A, to znowu ta wiedźma. Mówię, czemu się zatrzymałem? Czyżbym już w końcu mógł z nią porozmawiać? Tak, dobra, jest Irene. Poczekaj tutaj chwilę, zieloniutki. Tak, mówię o tobie. Czy ktoś jeszcze tutaj nosi zieloną czapkę? No, chyba nie. Chyba tylko ja. No. Patrzcie, o, podejrzana wiedźma. Kim jestem? Nie słyszałeś o mnie? Jestem Irene. Irene, może powinienem tak się czytać. Najlepsza z mojej generacji. Jak to z twojej generacji? Still a junior witch. Tak, czy ona jest wciąż taką początkującą wiedźmą? No, ale cokolwiek, no, nieważne. Co powiedziała ci twoja co miałeś zrobić? Aha, że spotka nieszczęście, katastrofa. Aha, ale jeżeli zmienię moją przyszłość, jeżeli zatroszczę się o zielonego, tak, zielonego. Aha, rozumiem. Więc co, powinnam się troszczyć o trawę? Nie zamierzam zajmować się każdą częścią Hyrule. Zapomnij o tym. No, rozumiem. Czyli zamiast się na trawie skupić, skupiasz się na mnie, bo ja jestem taki tutaj zielony chodzący. Rozumiem. Czyli tak, muszę zająć się zieloniutkim, czyli no mną. Spoko. Weź tą rzecz. I teraz tą rzeczą jest dzwoneczek. Dzwoneczek jest bardzo fajny. Teraz jak będę go używać, mogę bez najmniejszego problemu wzywać wiedźmę i przechodzić między punktami kontrolnymi. Tak. Ona nas znajdzie wtedy i zrobi bez problemu wszystko, co chce. Aha, ona normalnie nie bierze pasażerów, no ale no tutaj zrobi wyjątek. No spoko, do później. Czyli mówię, jak teraz będę chciał się gdzieś szybko przemieszczać, to nie jest już problemem. Aha, no. Czyli znajduje się tam gdzieś za zachodnim pałac... wschodnim, przepraszam. Wschodni. Wschodnim pałacem. Czyli tam mogę sobie miksturki przyrządzać. Ja do końca nie wiem, jak będzie wyglądać to przyrządzanie miksturek. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Na razie to ja mam trochę taką o tyle ważniejszą rzecz, że muszę gdzieś udać się popływać, ogólnie pozwiedzać. O, jesteśmy chyba w dobrym miejscu. O nie, ilu tych złych rycerzy. Ogólnie, o nie, masz łuk. No co za podły. Z łukiem na mnie. Ale dobra, przy okazji tutaj pozdobywamy inne fajne rzeczy. W sumie, o nie, kurde, zapomniałem, że te lata elektryczne, przepraszam, to trzeba bić z czegoś innego. A nie, ja się tutaj, wiecie, o, pcham, tak, no, kurde, przycelować z tego nie jest wcale tak łatwo. No ale dobra, prędzej czy później musi mi się udać.
Dobra, co my tu mamy? Mamy was więcej. Mówię, dzisiejszy odcinek chyba spędzę na tym, że będę się rozglądać po okolicy. O, to jest to miejsce, do którego dążyłem. Dobra, jest Zora Onderling. Jak widzicie, taki dość dziwny stwór, o żabowaty taki, tak to nazwiemy w sumie. No i co? Tak, on chyba nie umie pływać. Nie umiesz pływać, kumplu? Co powiedziałeś? Nie umiesz pływać? Zupełnie jak ja. Jesteśmy niczym bracia, niepływający przyjaciele. I razem nie możemy dostać się do tego miejsca, tego docelowego, tego Zora's Domain. A ja powiem ci, że ja chyba wiem jak, co my tutaj mamy. Zora's Domain, aha. To mnie tutaj nakierowuje. Wiecie, dostaliśmy teraz moc przechodzenia przez ścianę, którą możemy wykorzystywać w każdym dowolnym miejscu. Więc proszę. O, proszę, widzisz? Dałem radę. Tak, co to za specjalna umiejętność. A widzisz, taka najlepsza z najlepszych. Nie wiem, czy ja jeszcze raz muszę z nim porozmawiać. Ej, chyba nie. Ale aż sobie pójdę jeszcze raz zagadać do niego. Ej, nie muszę z tobą już gadać teraz, jak już to zrobiłem. Aha, nie, no, że mam taką specjalną abilitkę, no i co? Jesteś na prawdziwą niespodzianką, co? No dobra, nie, z nim już więcej nie pogadamy. Na razie olejmy go. Nie zamierzam tutaj spędzać nie wiadomo jak dużo czasu na... Ej! Krab! Co to za krab, cholera? Chyba krab przez py, wiecie? Wiecie, znaczy krab po angielsku. Okej, okay. No... Ej, bo zaraz padnę. No nie chcę nic mówić, o, serducho. Złe ptaki dały mi serducho. Tyle dobrego. Ale te ptaki też są denerwujące. Nie lubię takich przeciwników, co nie wiadomo skąd tak naprawdę na nas zeskakują. Dobra, muszę się gdzieś tam dostać, ale... o nie, tutaj są też te pszczoły takie, czy cokolwiek innego tutaj mi tu lata. Okej, okay. O nie, nie przejdziemy tędy. To jest bez sensu. O, cholno, już chciał mnie atakować. Cholerny krab, ale dawaj. Tu już jesteśmy blisko tego celu, do którego zmierzamy. Powolutku jest, pięknie. Patrzcie, kto to jest? Widziałem już tego typa kiedyś w wiosce. Tak, widzieliśmy go. Widzieliśmy go ostatnio, jak byłem w wiosce. Pamiętam ten Shady Guy, dokładnie. Co ty tutaj robisz? Znaczy, patrz na to, co robisz. To się, że wiecie, niby uważa mnie za winnego tego, że wbiegł na mnie. Poczekaj chwilę. No tak, to byłem ja. Zapamiętał mnie, cwaniaczek. Co robisz w miejscu takim jak to? A co cię to interesuje? Ty mi też nie mówisz. Zwynocha z mojej drogi. No patrzcie, jaki podły. Królowo, królowo, proszę, pomóż ktoś, proszę. Tam coś się stało złego. Idziemy tam czym prędzej. Patrzcie. O Jezu. duża królowa. Tak, królowa mórz jest w kłopotach. Musimy coś zrobić. Nie wiem, co się z nią stało, ale jest ogromna. Ten koleś nie wie nawet, jakie problemy wywołał. Czyli to ten złodziejaszek pewnie, ten zły typ, który uciekał stąd. Co on zrobił takiego? Z każdą sekundą jest coraz gorzej. Nie wierzę, że ten koleś wszedł sobie tutaj i ukradł ten kryształ. Aha. No tak, wy tu byliście i daliście sobie ukraść, no niemożliwe. Masakra. Jakie dźwięki wydaje ta królowa. O Boże. Czyli ten kryształ jest potrzebny tej królowej, żeby tak jakby zachować kształt swój pierwotny. Wow. Jeszcze jak je. Za każdym razem jak je, coraz większa. No zaraz wybuchnie. A przynajmniej tak wygląda. No nieźle. Ale nasza biedna królowa. Masakra. Ktoś musi zwrócić ten kryształ. No chciałbym. Chciałbym go zwrócić. Dostanę specjalną nagrodę, jeżeli uda mi się to zrobić. Tak, mam taki cel. Chcę to zrobić, jak najbardziej. Spróbujemy zwrócić. Widzieliśmy tego typa w wiosce. Więc właśnie tam powinniśmy się pokierować. Właśnie do wioski. Tylko kurczę, znaczy... W samej wiosce nie mam tego znacznika. A jak sobie użyjemy... Wiecie czego? Dobra, najbliżej będę miał... Jak będę w sanktuarium chyba. Sanktuarium to jest chyba takie najbliższe miejsce, przez które, do którego mogę iść tam do szybkiego transportu. No i dobra, teraz będziemy po prostu... Idziemy szybko, no mówię, nie będę walczył z każdym napotkanym przeciwnikiem, bo to trochę denerwujące byłoby. Nawet trochę bardzo. Wow, tu jest ich sporo. Ej, tu jest serducho. Kurczę, muszę zdobyć jakoś to serduszko.
Mówię, te hard containersy to najlepiej zdobyć jak najwięcej wszystkie od razu. Jak się da szybko, to ale nie wiem, czy tu przez tą jaskinię trzeba przejść, żeby to dostać. Ale nie wiem, nie wiem. Ej, a nie mogę przez domek przejść? Mogę. Dobra, to był bardzo dobry pomysł, patrzcie. Tak to się robi. I teraz patrzcie, zbierz trzy więcej jeszcze. No i no, zebrałem jeden, ale to niestety nie daje nam tego, co chcieliśmy. Znaczy daje nam tylko poniekąd. No bo wiecie, jednak jest to, już coś zrobiliśmy. Dobra, muszę w wiosce jak najszybciej sobie odblokować możliwość szybkiej podróży, żeby już była na przyszłość zrobiona. O, tutaj to jest. Fajnie. Ostatni odcinek był długi, nie wiem, czy dzisiejszy odcinek chcę robić aż tak długim jak ostatnio. Bardziej bym się przede wszystkim chciał skupić na tym, żeby wykonać właśnie sobie ten dzisiejszy quest. O proszę, teraz ma coś ciekawego. I teraz patrzcie. Tak, widziałeś ten rzadki kamień? On jakiś tutaj rzadki kamień zdobył, spoko. Ale na razie nie na tym chcę się skupiać. Tu jest ten koleś, którego szukaliśmy. Co? Ty znowu? I patrzcie, on ucieka. I on jest tak cholera szybki, że my go nie dogonimy, choćby nie wiem co. Dlatego trzeba się wycwanić. Idziemy sobie tutaj, sprawdzimy, on się teraz powinien... Nie, jeszcze raz się tutaj nie pojawił. Dobra, to może przejdźmy z jednej lokacji do drugiej. No mówię, te pierwsze questy to trochę pamiętam, więc... Tu się jeszcze może będę tak trochę orientował. O, dobra. On już tam jest z powrotem. Teraz patrzcie, co zrobimy. Nie musimy mu się pokazywać. Przejdziemy sobie tędy i od tyłu. Ha, trochę się zdziwił. Kim jesteś? No, to jestem ja, to ty. Jak tutaj, jak mnie zaszedłeś od tyłu? No widzisz, masz swoje sposoby jednak. Wybacz. Ha, nie mam pojęcia, co się stało z tym kamieniem. Jak to nie masz pojęcia? Aha. No i co się stało? No weź mi to wytłumacz. Sprzedał go. No pięknie, tamtemu gościowi. Czyli ten koleś, do którego podeszliśmy, miał właśnie ten kamień. No i właśnie zużył wszystkie swoje pieniądze, które po prostu zdobył, sprzedając ten kamień. No super. Ale w zamian za to, że nie może mi pomóc, to daje mi swoje buty. Tak jest. Dostaniemy właśnie jego specjalne buciki. Patrzcie. Pegasus Boots. Dokładnie. I teraz jak będę klikać L, to mogę mieć taką jakby szybką możliwość przemieszczania się. O, ale jak się walnie, to idzie przywalić naprawdę mocno. Dobra, spróbujmy teraz. Bum. Średnio mi to wychodzi, ale zobaczymy. Dobra, stary, chcę kupić sobie ten Smooth Gem za 200 rupis? Nie mam tylu. No jaja sobie robicie. Dobra, no to chyba... No to teraz żałuję, że wydałem te 50 rupis na tarczę. Kurczę, czemu? Czemu takie złe rzeczy? Ej, chcę się gdzieś dostać. To znaczy, że nie wykonamy tego questa, jeżeli nie zdobędę hajsu. A hajs to by mi się tu przydał i to zdecydowanie. Jest tutaj paru, to jest jakiś kurde namiocik, nie namiocik. Ej, czy tu wchodząc do tego lasu nie mogłem coś zyskać, a nie to. Nie, ten las to kiedy indziej. Do lasu może jeszcze wchodzić nie będę. Chciałbym się tutaj jeszcze bardziej rozejrzeć po tej okolicy, bowiem szukam takiej chatki. Chatki. Chatko, jesteś gdzieś? Nie. Tu raczej domku żadnego nie będzie. Może gdzieś po tej stronie. Mamy coś. Ale tu potrzebny jest ten młot do wbijania. O, proszę. Już coś tam dostajemy. Muszę was tłuc. Jak będę was tłuc, to może coś mi tam wyleci. A któż to wie? A nuż się uda. Dobra, wciąż nic. Poczekajcie, mi się wydawało, że tu będzie gdzieś jakiś domek. Czyżbym się... No, patrzcie, ci nie są wcale tacy łatwi do pokonania. To są ci rycerze z tych malunków. To nie tutaj gdzieś. Ej, naprawdę, mam wielką rozkminę. Szukam czegoś ważnego dla mnie, ale... Chodzi mi o taki budynek jakby, a może to było gdzieś przy lesie? Nie, idę w Ej, zaraz. A nie, tu byliśmy. Tu mamy już to odznaczone. To tak trochę średnio. Trochę się naszukam. Chodziło mi o taki dom gościa, gdzie dostanę rękawice do przenoszenia kamieni. A to już byłoby spoko naprawdę. Tu raczej, to nie jest raczej to miejsce. No fajnie, po 10 dostajemy. Warto was tłuc. Mówię, tutaj zniszczyć może jakieś... O, proszę, patrzcie, hajs się zbiera. No jest dobre, hajs się w końcu będzie zgadzać. A na razie chodźmy tutaj.
O, tu jest ten koleś 4-3. No, no i co? Och, jesteś w końcu. Aha, to jest koleś, który będzie mi tu wróżył z kryształowej kuli. W jakim jestem? Widzi przyszłość w swojej kryształowej kuli. No i co tam ciekawego wywróżyłeś mi? No i spodziewał się, że tu będę. Co dostajemy? Hint glasses. A do czego to mi tak właściwie służy? No, do czego mi to będzie służyć? Będę sobie mógł patrzeć przez to? Aha, hint ghost. No ciekawe. Ciekawe rzeczy mi powiedziałeś. Nawet bardzo ciekawe. No. Aha, żeby tu założyć te hint glasses i wtedy zobaczę coś niezwykłego. A może się tym zajmę, ale to jeszcze bym się zajął jednak czymś na razie innym. Mówię, mi się wydawało, że tutaj będzie taki domek jakby, który mi się przyda, ale na razie to ja nie widzę go, albo po prostu zapomniałem, gdzie to do końca było. W ogóle nie odwiedzałem tych domków tutejszych, a myślę, że powinniśmy kilka takich obejrzeć. Na przykład, co tutaj mamy? Co tu się dzieje, jak wejdziemy? To chyba też będą jakieś dodatkowe możliwości zdobycia skarbów. No na przykład tutaj najprostsze z najprostszych. Patrzcie, dostaliśmy ten Silver Rupee, który kosztuje 100. Cudownie. Mając to, już zdobyłem coś niezwykle dla mnie ważnego, ponieważ mam możliwość odkupienia tego skarbu, który sprzedał tamten frajer. Proszę, chodźmy. Odkupujemy w końcu. Tak, za 200 kupuję, biorę. Fajnie. Mamy. Może być. Tutaj te... poczekajcie, te butelki też są takie nalone po 100. One chyba właśnie będą do tych miksturek potrzebne nam. No ale na razie to z tym tak trochę ciężko. Jeszcze bym się tutaj rozejrzał po tej okolicy. Może coś jest ciekawego w tych domkach. No, co my tu mamy? Kim jesteś? Jesteś kimś ciekawym? Nie, jesteś kimś zupełnie... O, a nie, do ściany możemy. To jest ktoś zupełnie nieciekawy. Nie lubię rozmawiać z nieciekawymi ludźmi, którzy mają dla mnie nieciekawe informacje. Fajnie, że tam będę mógł się za niedługo nauczyć pływać, bo już chyba wystarczy tylko oddać... oddać tamto. Poczekajcie. Ej, no... Kurczę, przestańcie ich wybijać, to wiecie, to jest w sumie trochę też bez sensu, bo wybijanie ich aż tak bardzo mi się nie opłaci. Po prostu zaraz będą się pojawiać kolejni tutaj. Za każdym razem jak przejdziemy z powrotem do tej lokacji, to wszystko będzie z powrotem takie samo. Ej, nie, ja muszę sobie iść stąd. Ja byłem pewien, że coś tu znajdę. A ja tu chodzę, nic nie widzę. Serio, trochę się zaniepokoiłem. Serio myślałem, że coś tu będzie więcej. A może ja powinienem wejść do tego lasu? To jest takie coś, jak pamiętacie, że coś się powinno dziać, że coś tu powinno być, a jednak tego nie widzicie. Niepokojące. Tutaj jakieś w ogóle duże obszary, na których oczywiście też nic ciekawego nie ma. O, to jest chyba to miejsce. Kurczę, tyle trzeba się naszukać było. Tak, to jest chyba to miejsce. Dobra, wchodzimy tutaj. Wchodzimy, nie pukamy. Tak, to jest on. Super. Te kamienie. Tak, boli go. Boli go od przenoszenia ich. No i co? Co zrobisz? Takie życie. O, i miażdży kamienie, dokładnie. O, ten. Kupujący? No, nie do końca. Tak, ja jestem tym dzieciakiem, który pracuje dla kowala, dokładnie. Jestem tutaj, żeby zajmować się... jakby to powiedzieć, no dobra, nie będę już, chciałem rzucić jakiś suchy żart i nie, uznam jednak, że lepiej nie. Dobra, porozmawiajmy sobie. Tak, wszędzie były kamienie. No i jak widać, chyba pospadały ci do domu nawet twojego te kamienie. No cóż, zdarza się. Zdarza się i tak. No i co? No i mówi, że zaraz dostaniemy coś fajnego i tym czymś są właśnie Power Glove. Czyli jak widzicie, dostajemy rękawice, które umożliwią mi wiele fajnych rzeczy, jak na przykład przesuwanie głazów. No i na przykład teraz, o, poczekajcie. O, bierzemy, rzucamy, rozbijamy. Jest to tyle fajne, że chciałbym się od razu wrócić do wioski. Serio, nie bez powodu, ale zaraz zobaczycie. No nie, ptaszyska, dawać serducha. Ej no, już myślałem, że serduszka nie wezmę. O, jest, mnóstwo serduszek. Cudownie, przynajmniej nikt nie powie, że jestem... człowiekiem bez serca. Znowu słabe żarty. Ej, no możecie przestać mnie nawiedzać tutaj. Chciałbym sobie przejść do wioski.
a przede wszystkim dzisiaj trzeba będzie się skupić, bo jak zaraz się zacznę tak wszystkim zajmować, to zapomnę wykonać tego zadania, które zostało nam powierzone z oddaniem tego kryształka jak najszybciej. Poczekajcie, muszę sobie to obczaić, gdzie tutaj trzeba było przejść. Trzeba, jak mówię, jak najszybciej zwiększyć ilość tych serduszek. Dobra, to chyba tak. Bierzemy to i rzucamy tu. O nie, chyba nie rzuciłem. Mam wrażenie, że nie trafiłem. Ej, poczekaj. Teraz. O, teraz to ja trafiłem. I chyba powinienem wejść sobie do tej jaskini, ale zobaczymy. Jak nie tu, to nie tu. Mamy skrzynkę 20, to trochę tak mało. A nie, zaraz, to nie, ja powinienem chyba inaczej to zrobić. Dobra, jeszcze raz to zrobimy. Dawaj z powrotem tu, z powrotem na górę. Dobra, rzucaj. Może dwa powinienem rzucić. Nie, to trochę bez sensu. A jak spadnę sobie, mogę spaść. Tak, a tu nie trzeba było nic rzucać. O nie, szczury. Szczury, odejdźcie. No i to jest od razu szybki bardzo sposób na to, żeby dostać zaraz kolejną część serducha. Patrzcie, jest. Tak, jeszcze dwa więcej. Dwa więcej i będziemy mieć. Cieszy. Ale myślałem, że trzy są takie potrzebne. Tutaj cztery widać, bo już dwa zebrałem, jeszcze dwa. Okej. To teraz tak. Muszę się gdzieś dostać tam daleko. To może chodźmy do sanktuarium. Sanktuarium nie jest znowu aż... W sumie mogłem znaleźć jakieś inne miejsce, no ale no okej, niech będzie. Chcę się nauczyć pływać. A żeby to zrobić, potrzebujemy z powrotem znaleźć odpowiednią drogę. Tu byliśmy. Tu nie wiedziałem, jak sobie z wszystkim radzić. Ale dobra, te czasy już minęły. Teraz czas na przygodę. Ej, dobra, muszę to jakoś popchodzić. Chyba tutaj mieliśmy iść, a nie. Rycerzu. Rycerzu bez konia, zostaw mnie. Dobra, tutaj gdzieś był ten pływający, znaczy próbujący pływać. Nie wiem nawet, jak ich nazwać, jaka to jest rasa. Ach, te moje problemy. No ale dobra, zaraz tam... Ej, on już sobie stąd poszedł. Był tutaj. Dobra, no to idziemy. Na pełnej. Na pełnej, na pełnej. Zaraz, tu nie, tutaj to znowu do góry. No człowiek sobie musi pochodzić trochę. Kraby, zostawcie mnie, naprawdę. Dzisiaj nie mam czasu się bawić z wami. Dzisiaj... O nie, w ogóle nie widzę przeciwników. Ale teraz, świetnie. Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy się znaleźć. Dobra, oddajemy to. Tak, posiadam go jak najbardziej. Posiadam go i chcę go użyć. Tak, rzućmy go do tego bajorka, kurde, gdzie jest wielka ich królowa. No i co się dzieje? Magia. Magia działa i patrzcie, była taka wielka. A teraz? O, nawet ładna jak na swoją rasę. Jest królowa. No i co? Tak, królowa. Tak, ustał ten wzrost. Już koniec, wszystko dobrze. Ty jesteś tym, który mi pomógł? No, no tak, to ja. Dziękuję ci bardzo. Jestem teraz wolna od mojego basenu. Nie ma sprawy. Nazywa się Oren i jest królową Zorasów. Czyli to jest rasa Zorasów. Okej, no spoko. No niech będzie. Że ona potrzebuje tego właśnie, żeby nie rosnąć tak jakby cały czas. No i co dostaniemy w nagrodę? Dostaniemy jakiś prezent. A tym prezentem będzie... Proszę, Zoras Flippers. I to właśnie służy nam teraz do pływania. Cudownie. I teraz możemy właśnie podróżować po rzekach, jeziorach. Tak, ale ona mówi, że teraz jej Zorasy tak jakby pilnują swojego terytorium. I kazała im się trzymać z daleka od ludzi. No dokładnie, ale musisz być uważny. Krótko mówiąc, musimy uważać na właśnie takie tutaj stworki z tej rasy, ponieważ one nie będą wcale do mnie pozytywnie nastawione, a wręcz przeciwnie, mogą sprawić mi niejednokrotnie jakiś problem, więc trzeba po prostu uważać. No i teraz patrzcie. Byliśmy... Ej, co tutaj mamy? O, tu są rupis i mogę nurkować. Nurkuj. A nurkując dostanę to, co tutaj jest? Tak. Idzie pozbierać. Idzie pozbierać wszystko. Wszystkie. Hajs się sam nie znajdzie. Dobra. I ogólnie tak, słuchajcie. Wykonaliśmy dzisiaj to, co tak bardzo chciałem, żebyśmy wykonali. Dobra, nie. Weź mi stąd wyjść. Zamierzam dzisiaj dostać się z powrotem do mojego domu, z którego później w kolejnym materiale pójdziemy do House of Gales. Jakoś tak to się nazywało.
jakoś tak i to będzie właśnie mój cel na kolejny materiał. Myślę, że dzisiaj sporo zrobiliśmy, bo pokazałem jak zdobyć rękawice, pokazałem jak zdobyć możliwość pływania, no ale więcej to dopiero w kolejnym materiale, tak więc czekajcie na niego. Pewnie jeszcze trochę i będzie wkrótce, chcę tak nagrywać Zeldę stosunkowo regularnie, ale to tyle na dzisiaj, tak więc to tyle. Cześć i czołem i do zobaczenia i do kolejnego. Hej!